Witam serdecznie, jest z nami Marcin Muraski, altowiolista. Witaj Marcinie. Kłaniam się serdecznie. Ciężkie sformułowanie kłaniać się przez radio, ale przynajmniej miło i sympatycznie porozmawiać. Mówiliśmy o tych stopniach, tytułach. Tak, jestem doktorem habilitowanym. To można w różny sposób interpretować. Takie niebezpieczne skrzyżowanie czegoś, co jest pomiędzy doktoratem a pełną profesurą. To ja. Jak się taki tytuł dostaje? Ojej, no to tak jak z tym słynnym dowcipem, jak się zapytała kogoś, jak dotrzeć do filharmonii, to można odpowiedzieć albo, nie wiem, dwie ulice dalej wsiąść w tramwaj, albo ćwiczyć i ćwiczyć. Oczywiście, no, odpowiedź bez kolokwializmu jest prosta. To jest ścieżka naukowa rozwoju, którą każdy nauczyciel akademicki w Polsce, póki co przynajmniej jeszcze, musi przejść. Jakiś czas temu była dyskusja o zniesieniu tej habilitacji, bo habilitacja w niektórych krajach nie istnieje, czy w ogóle nie ma takiego szczebla. Natomiast u nas mimo wszystko to zostało. Były jakieś tam chore mniej lub bardziej inicjatywy. Umówmy się tak, jak jest ten trzystopniowy system nauczania, czyli masz licencjat, masz magisterskie studia, czyli magistra i później jest doktorat, to następnym szczeblem po tym doktoracie, którego już nie może zrobić w sposób zwykły, czyli nie ma studiów jak gdyby habilitacyjnych, tylko trzeba być stricte pracownikiem naukowym, otworzyć sobie przewód, te wszystkie parametry, które ustawa szczegółowo precyzuje lub czasami mniej szczegółowo spełnić. No i dopiero wtedy takim upragnionym momentem po tej habilitacji to jest pełna profesora, ta tytularna, której się w Polsce póki co cały czas jedzie do Belwederu i uściska się dłoń panującego miłościwie lub niemiłościwie prezydenta RP. Tylko jak to wygląda w muzyce, bo jak gdyby habilitacja kojarzy się z siedzeniem w książkach, a to nie do końca właściwie to się łączy jedno z drugim. To jest bardzo dobre pytanie. Ja 10, 11 lat temu, w 2003 roku, otworzyłem przewód kwalifikacyjny pierwszego stopnia, który zmienił się w doktorat, ponieważ wtedy się zmieniły przepisy. 2 lata temu zrobiłem pierwszy raz na nowych, kolejnych przepisach habilitację. Mówię o tym dlatego, że od pewnego czasu pojawiła się nowelizacja, znaczy kilka lat temu pojawiła się nowelizacja, później nowelizacja, nowelizacja, a w tej chwili się słyszy o nowelizacji, nowelizacji, nowelizacji do ustawy, a zmierza do tego, żeby z jednej strony ujednolicić wszystkie tytuły na uczelniach, obojętnie czy to są uczelnie artystyczne, techniczne, uniwersytety czy jakieś inne formy, które mają status szkoły wyższej, ale z drugiej strony to, co nam, przynajmniej artystom, mówię o muzykach czy o plastykach, troszkę wychodzi bokiem, to jest wrzucanie nas do jednego worka ze sztuką i z nauką. Ponieważ ministerstwo nie do końca chce te rzeczy jak gdyby logicznie rozważyć, to wychodzą wtedy w procesie składania tych całej dokumentacji rzeczy przedziwne i czasami zupełnie niezrozumiałe. Czyli tak jak w moim przypadku, oprócz całej dokumentacji artystycznej, czyli wyszczególnienia koncertów, ilości tych koncertów, zrobienia tabelek, w jakich miejscach się grało, czy były to bardziej prestiżowe sale, czy mniej prestiżowe sale, współwykonawców, program wykonywany i tak dalej, to trzeba było do tego dołączyć też bardzo szczegółowy opis, nie wiem, całe te wszystkie plakaty. Ten pośrodkowy okres, czyli ta nowelizacja nowelizacji już na przykład wyklucza w przypadku artystów, tak jak mówię o sobie tutaj, pisanie pracy habilitacyjnej. W naszym przypadku jest to nagranie płyty CD oczywiście zarejestrowanymi utworami, które, jak wskazuje ustawa, są wkładem w rozwój dyscypliny. Czyli, mówiąc kolokwialnie, jeśli ja konkretnie na altówce nagram sonaty Brahmsa, które są ogólnie znane i grywalne od lat, powiedzmy 100, no to na pewno tego wkładu w rozwój jako takiego nie ma. Oczywiście z tym można się sprzeczać, bo każdy z nas może zagrać je inaczej, bardziej błyskotliwie, w sposób indywidualny, ale powiedzmy, no jak gdyby nie kreujemy niczego nowego. Natomiast jeśli przykładowo nagramy sonaty mniej znanego polskiego kompozytora, albo tak jak w moim przypadku, ja habilitację oparłem o austriackiego kompozytora Johanna Nepomuka Humla i nagrałem utwory, które nie były do tej pory nagrywane na świecie, tym również jedna transkrypcja sonaty wiolonczelowej, no to uznane jest to za wkład, poszerzanie tej dyscypliny, czyli jak gdyby kreowanie czegoś nowego. Ja tego do końca nie potrafię logicznie wytłumaczyć, ale to jest trochę tak, jakby za wszelką cenę ministerstwo oczekiwało od nas, artystów, że będziemy na każdym koncercie czy na każdym evencie muzycznym wymyślać coś nowego, typu, nie wiem, smyczek w prawej ręce, instrument w lewej, to na przykład co jakiś czas będziemy zmieniać i to wtedy będzie odtwórcze. Jest to dziwne, natomiast dla wszystkich ludzi, którzy pracują w systemie akademickim w Polsce, jest to nieodzowna droga rozwoju i coś zupełnie naturalnego. Po prostu raz na kilka lat trzeba się zmierzyć z papierkową robotą, raz na kilka lat trzeba usiąść do tej dokumentacji i zrobić ją na tyle sensownie i na tyle przytomnie, żeby ona była zadowalająca dla ludzi, którzy z Centralnej Komisji będą ją oceniać, niezależnie od uznania środowiska artystycznego oraz tego, że ta cała procedura z habilitacją, czy z doktoratem, czy później z profesurą, zaczyna się od tego, że na początku tak czy owak prędzej czy później ten przewód musi zostać otworzony w jakiejś jednostce, czyli to jest dany wydział, rada wydziału, czy i musi ten ktoś, który ten przewód będzie chciał otworzyć, musi tą zgodę jak gdyby tej jednostki dostać, więc koniec końców i tak to się sprowadza do pewnego kompromisu, że z jednej strony koledzy twoi z tej samej jednostki, czyli na przykład z tej samej uczelni w Poznaniu, chociaż czasami to może być inna uczelnia, tak czy owak muszą się zgodzić na to, czyli jak gdyby zagłosować pozytywnie oceniając twój dorobek, ale z drugiej strony w czasie tej już stricte dokumentacji związanej z habilitacją, czy z doktorem,
doktoratem, jest powołana komisja, która też się składa z ludzi, którzy mają odpowiednie tytuły i też jesteś oceniany. Więc generalnie to jest taka trochę, nie wiem, Bob Dylan kiedyś powiedział genialną rzecz, że mówienie o muzyce to jest tak jak tańczenie o architekturze. To jest mnóstwo rzeczy niewymiernych i jak gdyby myślę, że niepotrzebnie ciągle od nas artystów wymaga się tutaj takiego na siłę szukania punktów wspólnych właśnie z tym, co jest namacalne, czyli po prostu z nauką. W przypadku nauki jest to, nie wiem, te wszystkie tabelki, wyniki, nowe patenty, nowe pomysły, wdrożenie ich do biznesu, czy nie, to jest bardziej jak gdyby namacalne, bardziej wiarygodne, bardziej takie jak gdyby stabilne źródło niż w naszym przypadku, bo na dobrą sprawę my artyści nie musimy nawet rejestrować, jak gdyby nie mamy takiego obowiązku rejestrować swoich koncertów, więc jak gdyby założenie to, co robimy, jest pewnego rodzaju magią, udą, sztuką, czymś takim zupełnie iluzorycznym i nienamacalnym. To w taki dosyć skomplikowany sposób mógłbym zdefiniować. Marcinie, czemu wybrałeś altów? Bardzo fajne pytanie, dziękuję bardzo. Z wielu powodów. Pierwszy dlatego, że genetycznie jestem obciążony, parafrazując Dotka ze Sportowca, z klasyki polskiego filmu przedwojennego Sportowca mimo woli. Mój ojciec jest wybitnym altowielistą, przez 40 lat pracował na Akademii w Poznaniu, wychował mnóstwo wspaniałych absolwentów, także można powiedzieć, że niejako z mlekiem matki, ponieważ poznali się w Szczecinie, moja mama pochodzi z Łodzi, ale studiowała medycynę w Szczecinie. Niejako od początku byłem skazany, natomiast to jest taka ładna, sympatyczna opowieść, którą zawsze miło powiedzieć na początku. Natomiast mam siostrę, która gra na flecie, jest wybitną flecistką również. Więc skąd ta altówka? To jest tak, co mogę powiedzieć na podstawie mojego doświadczenia pedagogicznego, że tak jak każdy z nas ma indywidualne cechy charakteru i w sposób indywidualny je potrafi zwerbalizować w sposób kulinarny, czy jeśli chodzi o prozę, poezję, czy nie wiem, preferencje, nie wiem, filmów, czy sztuki, to trochę jest tak z instrumentem. Jest jakiś fenomen w tym, że nie zawsze dla tak samo, nie wiem, dobrze słyszącego młodego człowieka, mającego tak samo dobrze poczucie rytmu, dla jednego na przykład instrumentem, który mu pasuje do jego jestestwa, do jego charakteru, strzelam, jest trąbka, a dla innego tym instrumentem, w którym absolutnie on się nie potrafi wyrazić, nie dusi się, nie czuje się w jakiś sposób, to może złe słowo, ale zgwałcony wbrew swojej woli do tego, do gry na instrumencie, jest na przykład wiolonczela czy kontrabas. I jest wiele przypadków takich transformacji, że ktoś zaczyna edukację na przykład na skrzypcach czy na fortepianie. Teraz trochę to się zmieniło, ale kiedyś było tych instrumentów mniej do wyboru. No i mu ewidentnie nie idzie. I później jest, po 4-5 latach jest taki moment, że no stary, albo zmienisz instrument, albo cię wyrzucimy ze szkoły. No i wtedy raczej się nie chce kolegów i koleżanek tracić. No to się zmienia ten instrument. No i jeśli faktycznie ta zmiana instrumentu nie pomaga, no to w sporadycznych przypadkach następuje to relegowanie i pozbywamy się takiego delikwenta. Natomiast bardzo dużo przypadków ludzi, którzy zaczynali karierę na różnych instrumentach, kończyli na innych i są świetni, wybitni, wspaniali, odnajdują się. W moim przypadku to, co zdecydowało o mojej miłości, to, co ja najbardziej cenię w moim instrumencie, czego najbardziej szukam, również prace pedagogiczne i co mnie najbardziej porusza, jest sposób kreowania, wydobywania dźwięku, jest barwa. Ta słynna, nosowa, ciemna, tajemnicza, romantyczna, cierpiąca, zmatowiała, nie wiem, milion sposobów, milion myśli, żeby spróbować ją określić, ale po prostu to jest tak charakterystyczne, że mnie to porusza, to jest moje, dla mnie jest to naturalne, ja się w tym odnajduję i nie dlatego, że nie wiem, skrzypce piszczą czy skrzypią, nie wiem, kontrabas brzmi nisko, nie wiem, flet jest w jakichś tam zupełnie innych alikwotach, po prostu to jest coś, co mi smakuje, to jest coś, w czym potrafię się wyrazić i to jest coś, co jest ze mną w jakiś sposób związane. Sposób, w jaki opisałeś grę na altówce, podobno miałam odczucia, że właśnie takie trochę ciemne, takie mroczne, takie gdzieś tam zakręcone trochę, ale tak dziwnie w taki sposób. Mnie osobiście najbardziej się podobało Echa Grecji. Może dlatego, że ja wolę jednak rytmy bardziej takie szybsze, żywsze. Czy trudno się gra takie rzeczy? Czy trudno się w ogóle gra na altówce, czy trudno gra się te konkretne rzeczy, które grałam? Te, które dzisiaj robiłeś, bo robiłeś różne rzeczy, w międzyczasie dyskutowałeś z publicznością, opowiadałeś nam różne historie, więc czy sama gra na altówce jest trudna, to jest jedno pytanie, a druga, czy na przykład te wszystkie przeskoki, czy to jest łatwe, czy trudne dla Ciebie? Generalnie rzecz, którą musimy postawić od razu jasno i w sposób oczywisty, to czy mówimy o skrzypcach, czy mówimy o wiolonczeli, czy mówimy o altówce, to są najtrudniejsze instrumenty w ogóle. Nic, żaden inny instrument, czy to z grupy instrumentów dętych, blaszanych, drewnianych, czy innych, nie jest tak trudny z dwóch powodów. Po pierwsze, dźwięk jest produkowany własnoręcznie, jako czy nie ma go za darmo. To nie jest do końca prawda, oczywiście, że na fortepianie ten dźwięk jest za darmo, czy na gitarze.
gitarze, ale jednak ten system wydobywania dźwięku jest inny, to jest raz. A dwa, pamiętaj proszę, że to się wszystko musi odnosić do intonacji. My nie mamy progów tak jak gitarzyści, nie mamy klawisza tak jak pianiści, czy nie wiem, klawesyniści i generalnie już masz dwa wektory na samym początku. Dlatego mówię, generalizując, gra na skrzypcach, na altówce czy na wiolonczeli, oczywiście pomijając indywidualne preferencje, to jest zawsze coś, co jest już Mount Everestem na dzień dobry, jeśli chodzi o sposób wydobywania dźwięku, bo mówię, zawsze ktoś może wziąć i nagle się okazuje, że wcale nie jest tak łatwo. W tych konkretnych kompozycjach mówimy o kompozycjach Michaela Kimbera, amerykańskiego twórcy, wirtuoza altówki, człowieka, który poświęcił się najpierw graniu, później pedagogice, a na końcu teraz schyłku swoich lat, chociaż ja mu kibicuję, to jest 45. rocznik. Ostatnio właśnie mówił, że jego ojciec w 91. roku swojego życia po raz czwarty się ożenił, więc myślę, że Michael ma w genach jeszcze przynajmniej z 20-30 lat, a może więcej, kto wie. Także akurat te kompozycje, które wykonałem, są napisane stricte przez profesjonalistę. To nie są dzieła tworzone przez kogoś, kto usiadł przy fortepianie i sobie wymyślił, ojej, to napiszę teraz sonatę na flet, nie mając pojęcia, jak się gra. Więc z tego powodu z jednej strony to jest i ułatwienie, i takie trochę może przekleństwo, za duże słowo, ale taka no, pewnego rodzaju przeszkoda. Ułatwienie dlatego, że jeśli jakikolwiek altowylista, czy te utwory są też w transkrypcji na skrzypce, bierze instrument i zaczyna rozczytywać ten utwór, to mówi, aha, no to jest logiczne, bo tu mam pod palcami, czy jak my fachowcy mówimy tutaj, no to powiedzmy, jak gdyby bierzemy instrument i czujemy, że jak gdyby ktoś, kto po drugiej stronie te nuty produkował, czyli wymyślił, jak gdyby wiedział, o co chodzi, czyli nie pisał rzeczy, których teoretycznie można zagrać na instrumencie, ale właśnie tylko w teorii, bo praktyka sama, wiesz, jest zupełnie inna. I to jest ten plus, to jest ten bonus. Natomiast jak gdyby wyzwanie i cały dowcip i cała trudność tych utworów polega na tym, że ponieważ pisał to absolutnie świetny altowylista i do tego moim skromnym zdaniem geniusz kompozytorski, to nawtykał tam i nawrzucał tyle takich rzeczy, takich pułapek, takich, znowu użyję tego słowa Mount Everestów, ale jak gdyby w mikroskali, takich, które właśnie wymagają, żeby ten utwór został mniej lub bardziej, ale zagrany w sposób wirtuozowski, bo jeśli zagra się w jakiś taki, nie wiem, normalny, szkolny, przedszkolny, bez emocji, bez życia, bez, nie wiem, nawet powiedzmy nie zawsze z super precyzyjnością intonacyjną czy dźwiękową, ale z życiem, z emocjami, z tym wszystkim, co myślę jest nieodzowne, to on nomen omen przejdzie bez echa, a to chyba nie chodzi o to właśnie, tak jak powiedziałaś, to co cię najbardziej urzekło, ta witalność, ta punktualność w rytmie, te pulsujące w rzeczy, ale one wymagają z kolei szybkiego tempa. Szybkie tempo wymaga doskonałego zapoznania się z fakturą utworu, czyli wielu godzin pracy nad tym utworem i dlatego to jest, tak jak mówiłem na początku, z jednej strony plus i przywilej, że grasz coś, co jest dobrze napisane, ale z drugiej strony no to jest coś, co jest absolutnie wymagające i do czego po prostu trzeba dojrzeć. Ja powiem ci tak, strasznie się cieszę, że przyszły tutaj dzisiaj na dzisiejszy koncert dziewczyny, które wczoraj uczyłem na Masterclasses na Akademii tutaj, na Royal Irish Academy of Music. Powiedziały, że są zafascynowane Kimberem, powiedziały, że są zafascynowane tymi utwory i natychmiast chciały kupić wszystkie noty tych utworów, które ja wykonywałem. To dla mnie jest to największa przyjemność, największa zasługa, największy bonus i największy honor, jaki altowielista może zrobić, bo w tym momencie jak gdyby chyba oddałem to, może nie chyba, nie bądźmy tak skromni, oddałem to, co kompozytorowi chodziło, czyli treść, sens, esencję. Jeśli tobie się podobało, bardzo dziękuję. Natomiast jeśli im się podobało i stało się w jakiś sposób inspirujące do tego, żeby poznać tego kompozytora, żeby zagrać te utwory, no to tym bardziej świadczy o tym, o czym mówiłem, że facet jest genialny i genialnie pisze, że to jest trudne, ale jednak zobacz, dla fachowców, bo to są jednak młodzi fachowcy, mówimy o tych dwóch dziewczynach altowylistach, coś, co one czują jak gdyby w sposób naturalny, że chciałaby zagrać, czyli im się podoba, ale widzą, że też można zagrać. A po trzecie, co jest jakby też kołem zamachowym każdego sukcesu, podoba się to publiczności. W jaki sposób inspiruje swoich studentów? Ojej, wiesz co, to jest bardzo skomplikowane pytanie i na pewno nie mamy dzisiaj czasu na to, żeby to we wszystkich aspektach i na każdy temat precyzyjnie rozłożyć na części. Ja powiem ci tak, każdy ma indywidualne predyspozycje charakteru, każdy ma indywidualne cechy wolicjonalne, każdy ma indywidualne potrzeby i do każdego sztuką jest dotrzeć w sposób właśnie indywidualny. To jest fenomen naszej pracy, która jakby od lat zasadza się na pewnej starej regule, mianowicie relacji uczeń-mistrz, ale ja bym nie chciał, żebyśmy to postrzegali w takim suchym tego kontekście, na zasadzie, że mistrz to powie, uczeń ma słuchać i nie ma dyskusji. Ja od moich studentów wymagam zawsze dyskusji, dlatego że relacja stricte uczeń-mistrz powinna być w liceum. Wtedy jest faktycznie tak, że przychodzi pan profesor, nie zawsze pan profesor w sensie z tytułem, ale jednak ktoś, kto jest doświadczony i tych młodych, nieopierzonych ludzi uczy i bardziej robi z nich rzemieślników, co zresztą jest odpowiednikiem w tytułach, które się dostaje. Kończysz w Polsce maturę i dostajesz papier po szkole muzycznej, to masz zawód muzyk-instrumentalista. To jest tak samo zawód jak ślusa,
masz, jak fryzjer, jak tokarz. Natomiast jak kończysz Akademię Muzyczną, to twój zawód zmienia się na artysta muzyki. I ja zawsze tłumaczę moim studentom, że to jest różnica między byciem rzemieślnikiem, kim jest się w liceum, czyli gram utwory, nie rozumiem, ale pan profesor mi kazał, to tak gram, a między artystą, który powinien skończyć studia i z którym ja na przykład mogę się nie zgodzić co do interpretacji, mogę się nie zgodzić co do środków wyrazowych, ale które będą zagrane w sposób indywidualny. Dlatego ja zawsze szukam indywidualizmu. Ja nie chcę kalkować moich wykonań, nie chcę kalkować innych wykonań. Uważam, że każdy z nas ma jakieś wartości, plusy i minusy, cechy dobre i cechy gorsze, które powinien uwypuklać, mówię o cechach dobrych, w taki sposób, żeby to było właśnie interesujące, żeby było dobre dla publiczności. Więc to jest bardzo skomplikowane pytanie. Wiesz, gdyby była jedna szkoła nauczania, gdyby był jeden pedagog, to by wszyscy jeździli do X, a nie wiem, do Paryża, bo X w Paryżu uczy. A czasem jest tak, że nawet ja polecam moim studentom, czy się słyszy innych, że przyjedź do tam. Nie wiem, ja uważam, że absolutnym topem jest Tabea Zimmermann na przykład w Berlinie. A później słyszę gdzieś tam po paru latach u innych studentów, że profesorze, no trochę się rozczarowałem, bo nie tego na przykład oczekiwałem. I mnie trochę oczy wychodzą na wierzch, ale to też może wynikać na przykład z jakiejś szorstkości kontaktu albo innego wyobrażenia, który student czy będzie miał w stosunku do nauczyciela. Wiesz, zupełnie inaczej się pracuje z facetem, zupełnie inaczej się pracuje z kobietą, to jest oczywiste. Zupełnie inaczej się pracuje z dziewczyną, która ma lat 19, zupełnie inaczej się pracuje z kobietą, która ma lat 24. To jest wszystko skomplikowane. My, nauczyciele, żeby być dobrym nauczycielem, musisz być oczywiście inspirujący, czyli wyjść co jakiś czas na scenę i pokazać, i spocić się na tej scenie, wiesz, i pomylić się też czasem, ale błysnąć, zrobić show, wiesz, odpalić, jak to się mówi, rakietę, żeby oni wiedzieli, że to nie jest sucha teoria, że to jest również praktyka, ale z drugiej strony umieć właśnie wyczuć ten moment, w jaki sposób, dlaczego na przykład czasami warto kogoś, nie wiem, przez rok, przepraszam za kolokwializm, opieprzać w kółko, czyli jak gdyby mówić o rzeczach negatywnych, a z drugiej strony czasami na przykład przez kogoś, niezależnie od tego, że ktoś się, nie wiem, no nie gra tak, jak powinien, zawodzi twoje zaufanie, na przykład przez rok mówić mu rzeczy pozytywne, bo może się czasem tak zdarzyć i nie zawsze jest to celna diagnoza, to zupełnie sama wiesz, z psychologii to czasem różnie można, jak ktoś jest zamknięty, to po prostu można źle go wyczuć, ale czasem jest tak, że kogoś, kto przez rok będzie ci grał źle, przez rok musisz zbudować, zrobić mu fundament, powiedzieć mu, stary, wchodź na tą scenę, ja wiem, że jest trudno, że musisz się rozebrać do naga i zagrać z emocjami i wszyscy na ciebie patrzą i to jest ciężkie i przez ten rok, czasem dwa lata, robić mu jakoś tożsamość prawie zbudować go, żeby on umiał na przykład w pewnym momencie wejść i powiedzieć, profesorze, a dzisiaj to się w ogóle nie stresowałem, bo się nie przejęła. I to jest to, o co chodzi, bo my po to gramy. My gramy dla ludzi, nie dla siebie. I tobie ma wyjść na scenie przed ludźmi, a nie przed kolegą, chłopakiem, nie wiem, w domostwie, czy nawet przed pedagogiem. Ale z drugiej strony rolą czasami pedagoga jest spuszczanie też ciśnienia, zwłaszcza z takich zawodników czy zawodniczek, którzy na przykład po pierwszym roku, nie wiem, bardzo fajnie im coś wyjdzie, czasem, nie wiem, pojadą na konkurs, wygrają i później nagle im się wydaje, że o Jezus Maria, to kim to my teraz jesteśmy, jak to my nie gramy i wtedy trzeba ten balonik, wiesz, ukłuć i spuścić, mówię, halo, halo, dziewczynko, ale to tam nie, to ci nie wyszło, to było w ogóle nieczysto, ale tu nie byłaś zgrana z fortepianem i wiesz, to jest zawsze kwestia balansu. Dobry nauczyciel musi mieć refleks, musi mieć cechy pedagogiczne, musi mieć charyzmę, ale musi mieć przede wszystkim to, co jest dla mnie najważniejsze, dobry kontakt z uczniem, czy ze studentem, czy z doktorantem, czy z kimkolwiek, z kim się pracuje. Jeśli nie ma dobrego kontaktu, jeśli nie rozmawiamy o swoich oczekiwaniach, jeśli nie rozmawiamy o problemach, czy jakichś, nie wiem, sposobu na przykład czasem zwracania się, bo to różne mogą być momenty, no to nie będzie tego końcowego sukcesu. To jest, mówię, skomplikowane. Jak to ciebie inspiruje? No to teraz grube rury przywaliłaś, wiesz? Ojej. Nie umiem powiedzieć jednym zdaniem. To jest, wiesz, to jest cała lista i to się zmienia. I to jest, wiesz, mówiliśmy na początku, chyba nie włączyłaś wtedy jeszcze mikrofonu, że strasznie mam inklinację do bycia heavy metalowcem i strasznie mi brakuje może tej ścieżki dźwiękowej, tej drogi, którą mógłbym wybrać grając na gitarze z dobrym fuzem. Kiedyś, wiesz, na przykład powiesiłem sobie w pokoju świadomie jako nastolatek plakat Steve'a Vai'a, jednego z najwybitniejszych, moim zdaniem, myślę nie tylko gitarzystów i nie tylko heavy metalowych, z dwóch powodów. Raz, że strasznie byłem zafascynowany jak gdyby heavy metalem i to było jak gdyby jakiś taki sposób naturalne, ale go powiesiłem również z tego powodu, że facet jak miał 15 czy 16 lat ćwiczy na gitarze po 12 godzin dziennie. I on doszedł do tego, do czego doszedł, czyli do tej swojej pozycji, do bycia absolutną ikoną, nie tylko talentem, ale pracą, wytrwałością, wiesz, i tego mi na przykład czasami w pewnym momencie swojego życia brakowało i takich rzeczy czerpię nie tylko od ludzi, którzy, że tak powiem, są branżowymi, tak? Czyli mówimy o muzykach klasycznych, czasami taką wiarę, inspirację, czy jakąś siłę można czerpać od, nie wiem, od ludzi zajmujących się zupełnie innymi sprawami, od, nie wiem, misjonarza, od człowieka, który jakieś patenty wymyśla, od kogoś, kto w rewelacyjny sposób, nie wiem, daleko nie patrząc założył firmę Impost, to może akurat tutaj to nie robimy reklamy, ale która po iluś latach stała się konkurencją do Poczty Polskiej, na przykład praktycznie od zera. Wiesz, i to są, jak czyta się czasem te życiorysy, czy poznaje się tych ludzi, czy w jakiś sposób się z nimi spotyka, to
To jest coś, co mnie porywa, wiesz, to nie jest tak, że nie wiem, stawiam sobie jeden posąg i modlę się do niego i tylko na jednego patrzę. Mnie porywa jakaś taka siła i przekonanie z jednej strony o własnej wartości, a z drugiej strony o kierunku, który się obiera, żeby iść. A to sama wiesz, zwłaszcza w Polsce i pewnie w środowiskach polonijnych, jest czasami bardzo trudne. Jest mnóstwo tych malutkich piesków, które latają, kąsają, ujadają i robią wszystko, żeby było pod górę, wiesz, bo to Murawski tamto, a to pewnie mu, nie wiem, ojciec załatwił, a to kurczę, nie wiem, może się z kimś przespał, a może to nie wiem, ma takie pochodzenie, a moje to wszyscy doskonale wiemy. Opluwani w internecie, wiesz, te wszystkie miernoty, które niczego w życiu nie osiągnęły, które żyją cudzym życiem, bo tak się parszywie boją swojego, wiesz, to tym bardziej mówię podziwiać ludzi, którzy jak gdyby potrafią przez to przebrnąć. Może to jest taki naturalny, nie wiem, tak jak, nie wiem, selekcja następuje gdzieś na etapie żołnierzy tych najwybitniejszych jednostek, to może w środowisku właśnie muzycznym, czy w ogóle gdyby szukając takich postaci, na których można się wesprzeć, jest taki rodzaj też naturalny z selekcji. No, ci słabsi odpadają, ci bez siły przebicia, bez woli walki, no nie dadzą sobie rady. Fajnie, wiesz, mieć zawsze kogoś koło siebie. Jest fantastycznie, masz koło siebie osobę bliską, która cię wspiera, która cię kocha i która ci powie, że niezależnie od tego, jak tam zagrałeś, to jest fajnie i do przodu. Ale fajnie też mieć kogoś, kto cię w jakiś sposób motywuje jakąś taką normalnością, czyli nie wiem, stary, no nie przesadzaj tam, nie wiem, zrobię ci jajecznicę, bo koncert to nie jest największa rzecz, która ci się mogła w życiu zdarzyć. Mówię to dlatego, że miałem taki moment w swoim życiu przez parę lat, że z tą moją wartością było tak krzywo i z tym wsparciem też było krzywo. Od wielu lat jest na szczęście lepiej. Mówię po prostu o tym, że się szczęśliwie rozwiozłem. Niestety w związku z pewnymi problemami, które cały czas się po mnie kulają, ale to jest być może też pozorna odpowiedź na to, kto mnie mógłby inspirować. To nie wiem, jeśli oczekujesz nazwisk typu altowielistów, który podziwiam, nie wiem, podziwiam Kimbera za to, co osiągnął. Tak jak mówiłem, byłem na paru koncertach, dla mnie z absolutną boginią Tabea Zimmerman. Jeśli chodzi o polskich altowielistów, to oczywiście bez kozery, mówię tutaj o moim ojcu, który mnóstwo rzeczy zrobił i mnóstwo wychowanków wychował i był trzecim w ogóle tytularnym profesorem w Polsce. Z podziwem patrzę na profesora Kamasę, który jak gdyby zapoczątkował w ogóle polską szkołę i można go nazwać też tutaj jakim prawdziwym ojcem altowielistów, ale sięgając jeszcze dalej do poznańskich korzeni, to trzeba wspomnieć o Janu Rakowskim, czyli facecie, który w zasadzie od początku tą klasę altówki był pierwszym nauczycielem w konserwatorium jeszcze zanim powstała akademia. Tylko, że takich życiorysów, takich ludzi jak Rakowski jest mnóstwo i na różnych instrumentach. To, co ich łączy, to jest, wiesz, jakaś siła przebicia i skuteczność w działaniu. I to jest na przykład, widzisz, pod tym względem fajne jest, jak robisz te stopnie naukowe, najpierw robisz ten doktorat, czy robisz habilitację, za jakiś czas będę robił profesurę i robisz to resume swoich dokonań. I niezależnie od tego, czy ci koncert wyszedł, czy ci nie wyszedł, czy jesteś zadowolona z dźwięków, co zagrałeś, czy nie, niezależnie czy ci oplują w internecie, czy ci nie oplują, czy nie wiem, kupią twoją płytę, czy nie kupią, to na końcu ktoś się ocenia w tej całej dokumentacji, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, będąc właśnie w radach wydziału, czy w różnych komisjach, której zdarzyło mi się siadać, też patrzę, jakie życiorysy, jaką dokumentację mają inni ludzie, którzy to robią w Polsce, bo jak gdyby w kraju, do którego się odnoszę. I powiem ci, że zupełnie bez kompleksu podchodzę do tego, co ja osiągnąłem. I w drugą stronę myślę, że wiele ludzi no, na pewne zaszczyty czy pewne etapy swojego życia po prostu nie zasłużyli. Zdarzyło im się w jakiś sposób, jeśli chodzi o powiązania czy inne momenty. I powiem ci, tacy mnie nie inspirują, a inspirują mi czasem ci cichsi, ci bardziej pokorni. Ci, którzy, wiesz, nie walczą, nie wykłócają się, nie są na świeczniku, ale których później na przykład patrzysz, nie wiem, na dokumentację do przewodu doktorskiego i mówisz, wow, ten facet ma tyle, że to praktycznie jest habilitacja od razu, a nie, że jakieś tam wściemy, wiesz, jakieś na lewo, jakieś na siłę wyszukiwanie jakichś różnych momentów. Ile zajmują ci ćwiczenia? Wiesz, to jest akurat prosta odpowiedź. Ja się uczyłem przez parę lat u profesor Jadwigi Kaliszewskiej, najwybitniejszej skrzypaczce ostatniego pokolenia, świetnego pedagoga przez wiele lat, uczącego w Poznaniu. Ona mi kiedyś, jak jeszcze byłem w podstawówce, rozpisała system ćwiczenia na przynajmniej 3 godziny. Pierwszą godzinę to gamy, pasaże i te inne rzeczy. Nienawidziłem tego strasznie. Druga godzina to wybrane problemy techniczne w różnych utworach, które musisz pokonać, typu jakieś tam agresywne wejście, pozycje, nie wiem, dwudźwięki do wyczyszczenia w intonacji i tak dalej. A trzecia godzina to jest budowanie tego programu jak gdyby w całości, ogarnięcie go, mówiąc językiem kolokwialnym, czyli rozumienie, o czym mówię. Natomiast to nie chodzi o to, że musisz grać 3 godziny, bo ja zawsze uważam, że trzeba ćwiczyć z głową i skutecznie. Praca 5 godzin mechaniczna nie ma żadnego sensu i od wielu lat hołduję tej zasadzie. Ja ci powiem tak, im bardziej się rozwijałem, im poszukiwałem siebie, swoich środków technicznych, poszerzałem swoje możliwości, cały czas to robię, ale wiadomo, troszkę już inaczej, tym tej pracy potrzebowałem i nadal potrzebuję więcej. Jak biorę się za nagranie 12 kaprysów Kimbera, które okazały się na 2 moich ostatnich płytach, to były to prawdopodobnie najtrudniejsze utwory, jakie grałem w życiu i one wymagały, mam 40 lat, w sumie dorosłego faceta, no dużo więcej zaangażowania i dużo większych
kłopotów nawet, bo ten organizm jest inny niż u 20-latka, nie oszukujmy się, to są prawa życia i prawa naturalne. Także odpowiedź jest jak gdyby o tyle prosta. Im więcej w siebie zainwestowałeś w młodości, nawiązujemy do Waja, widzisz. Facet miał 14 lat i grał po 12 godzin, ćwiczył po 12 godzin. Nie chce mi się wierzyć, żebym miał 40 lat i też po 12 godzin grał. To jest może jak gdyby niezgodne z biologią. Ja nie grałem nigdy po 14 godzin, nigdy się nie zbliżyłem do tego. Tam jakieś rekordy moje to jest 6-7 powiedzmy w takich jakichś naturalnych momentach, ale to raczej wychylenie były normy. Ja dużo ćwiczyłem, bardzo dużo ćwiczyłem w okolicach liceum i w okolicach studiów. W tej chwili nie powiem tak, że nie muszę ćwiczyć, bo to byłoby kłamstwo. Wybitny wiolonczelista Pablo Casals w wieku, jak miał 80 lat, codziennie ćwiczył gamy i ktoś mu się zapytał, dlaczego w wieku 80 lat ćwiczy te gamy, a on powiedział, bo dlatego, że ciągle mi się wydaje, że się rozwija. No to jest to genialna odpowiedź, bo jak gdyby zawsze możemy te granice przesunąć. Ja wiem, gdzie są moje, wiem do czego inaczej. Jestem na tyle mądry, że umiem je dopasować. Jeśli wiem, że mam recital z utworami Kimbera, taki dzisiaj, no to wiem, że tej pracy muszę znacznie więcej włożyć niż powiedzmy w normalnym etapie, kiedy przychodzę tylko na zajęcia ze studentami albo gram jakieś inne programy. W marcu nagrywamy płytę trzecią z cyklu Kimbera, to marzec będzie bardzo wytężonym okresem mojej pracy. Kwiecień, maj będzie trochę mniejszym, natomiast czerwiec i lipiec zdecydowanie więcej, bo w lipcu nagrywamy płytę numer 4. Odpowiedź jest w tym momencie taka, że cały sierpień prawdopodobnie nie dotknę instrumentu. Z wielką przyjemnością, więc jakby to rozłożyć tą ilość godzin, ilość czasu poświęconego, no to wyjdzie taka średnia, ale jak mawiał statystyk, z tych można się utopić w jeziorze, które ma statystycznie 45 cm głębokości, nie? Bo masz mielizny, masz płcizny. Nie ma reguły. Najważniejsze jest to, żeby widzieć, że jest progres, a świadomy, dorosły człowiek ma świadomość i widzi, czy mu to wychodzi, czy nie wychodzi i żeby to robić z głową. Jeśli jest zły dzień, jeśli czuję, że po prostu ci nie idzie, to ja wiesz co, odkładam po 10 minutach instrument. Naprawdę. Nauczyłem się tego, że nie robię wbrew, nie robię sobie, bo to po prostu nie ma. Czasami jest tak, że chwytasz instrument, wow, kurde, wszystko mi wychodzi, wow, kurczę, ale ten pasaż w ogóle 2 dni temu w ogóle nie byłem w stanie nic z nim zrobić, teraz w ogóle siedzi wszystko. No i nie ma reguły. Cała sztuka polega na tym, żeby umieć po latach dopasować tą formę i niezależnie od tego, czy ci wychodzi, czy nie, to żeby ci zawsze wyszło. Inaczej, żeby publiczność tego nie odczuła, albo żebyś ty nie odczuła, że po prostu wchodzisz na scenę i jedziesz na jakiejś tam reputacji, nazwisku, czy innych momentach. Co Marcin Murawski robi w czasie wolnym? Oj, Marcin Murawski to jest zapalony gracz komputerowy i z mocnym skrzywieniem do czasów II wojny światowej, bo w ogóle też ma mocne inklinacje historyczne. I moją ulubioną grą to jest World of Tanks, czyli bitwy pancerne 15 na 15, 7 na 7. Jakiś czas temu byłem dowódcą polowym w klanie, mieliśmy turnieje, graliśmy online wieczorami, to bardzo dużo czasu mi na to schodziło, ale ja zawsze byłem maniakiem komputerowym, zawsze będę, zawsze mnie takie rzeczy odstresowują, jak gdyby pozwalają znaleźć się w innym świecie, oderwać od tego wszystkiego, co jest niefajnego czasami, ale też wiadomo, no. A z takich może bardziej przyziemnych, no to nie wiem, coraz więcej gotuję, wiesz, i to jest fajne, że parę lat temu potrafiłem zrobić spaghetti, które moim dzieciakom najbardziej smakowało, a w tej chwili moja lista kulinarnych rzeczy się powiększa i inspiruje, może to też jest kwestia starości już czy czegoś. Plus jakieś tam, no nie wiem, no jak jest czas wolny, no to wiesz, nie zawsze kanapa i telewizor, bo to właśnie jest coś, co jest niefajne w odróżnieniu od komputera, bo jak gdyby nie masz wpływu na to. Filmy, jak oglądasz w telewizji, to możesz go tylko obejrzeć i nic nie możesz zrobić, a jeśli grasz w komputer, zwłaszcza jeśli grasz przeciwko innym graczom, czyli jak gdyby szukasz tej interakcji nie z AI, czyli inteligencją sztucznie komputerową, tylko przeciwko innym ludziom, którzy myślą w różny sposób, no to dla mnie jest jakaś tam stymulacja wielka, fajna. Jak mam możliwość, jakiś rower, jak mam możliwość, jakieś podróże, jutro się wybieram do klifów Moher na zachód Irlandii, po drodze Galway, jeszcze parę innych może rzeczy, także no, staram się dosyć czynnie i aktywnie, ale jak miałbym się definiować faktycznie z jednym zdaniem, to jak to się ładnie mówi, jestem komputerowym geekiem. Ja mam takie pytanie, bo ja to znalazłam informację, że piszesz scenariusze filmowe. Co to za scenariusze? Wiesz, drugim polem aktywności, którym kiedyś sobie wyobrażałem parę lat temu, jakby się moja kariera mogła potoczyć, to mnie ciągnie strasznie nad wodę i dlatego na przykład też się strasznie cieszę, że tutaj ten Dublin się pojawi, bo raz, że rzeka, dwa, że w ogóle wyspa i jakieś takie, nie wiem, krew wikingów muszę mieć w swoich przodkach, gdzieś to się u mnie odzywa. Rzeczą, którą kiedyś sobie wymyśliłem i sposobem, który wydawało mi się, że byłby fajną drogą życiową, którą mógłbym robić, to po prostu byłoby pisanie, mieć posiadanie jakiegoś gabinetu z widokiem na wodę. Kiedyś chciałem, żeby to było morze, raz się minimalizuje, że to mógł być nawet, wiesz co, staw w ogrodzie jakiś tam przy... Ale po prostu ta woda w jakiś sposób mnie inspiruje, uspokaja, robi coś pozytywnego. Natomiast ja piszę od wielu lat, różne rzeczy pisałem, różne popełniłem i drobne rzeczy. Przez jakiś czas pracowałem w gazecie, przez jakiś czas pisałem też większe formy. Później się zabrałem faktycznie w pewnym etapie swojego życia ze scenariusze filmów dokumentalnych. Robiłem takie krótkie metraże o STS-ie na przykład, czy o innych ważnych postaciach lat 60., 70. I w końcu na pewnym etapie doprowadziłem
sprowadziło mi to do tego, że serdeczny mój przyjaciel Bartosz Melosi mnie zmobilizował do napisania scenariusza. Napisaliśmy scenariusz o paru ludziach, młodych i starszych, którzy z braku pomysłu jak gdyby założyli boys band, żeby z tego powodu zrobić pieniądze. Tam cała akcja się, wiesz, toczyła, jakaś tam polityka, pranie brudnych pieniędzy i inne rzeczy. No ale się okazuje, że w Polsce bez koneksji się tego nie da zrobić i na pewnym etapie drugi czy trzeci scenariusz leży cały czas w szufladzie, jakiś już bardziej jeden ambitny thriller polityczny napisałem z terroryzmem islamskim, się okazuje po latach, że to byłoby absolutnie na czasie. Problem jest taki, że ludzie nie czytają ani książek, ani specjalnie, no może w ostatnich paru latach polskie kino troszkę się znowu odbudowało, natomiast jakieś takie mam wrażenie, że target ludzi był zupełnie inny niż mój. Nigdy nie potrafiłem zrozumieć jakichś takich prymitywnych komedii typu Śniadanie do łóżka, czy tam jakieś takie inne takie bzdury, które niewiele się różnią od jakichś telenowel brazylijskich, mówię o poziomie intelektualnym czy scenariuszowym. Poza tym chyba jest też coś takiego, że Polakom strasznie ciężko się przebić również przez zalew tych promocji innych nazwisk. Przeciętnie kupuje się raczej, nie wiem, prozę Mastertona strzelam, czy jakiś, nie wiem, Klewa Kasslera na przykład, niż mało znanego, nie wiem, Marcin Murawski popełniłby książkę, no to trudno mi inaczej wyobrazić sobie ludzi, którzy pójdą w sobotę wieczorem do Empiku z mocnym nastawieniem, o, dzisiaj kupię jakąś prozę nieznanego mi polskiego pisarza i tą prozę przeczytam dwa dni. Raczej to jest tak, że mówię, a, nowa sensacja, nie wiem, to jest zalew Kamili Läckberg na przykład, czy tych szwedzkich autorów. Nie wiem, jest jakiś pomysł na życie. Ja myślę, że wrócę do tego. Przyjdzie moment, że odstawię wyczynowo granie na altówce, bo przyjdzie ten moment. To jeśli dane mi będzie spędzić jeszcze trochę życia na tym padole, a pewnie na ZUS-ie nie będę mógł polegać z emeryturą, to kto wie, czy nie będę musiał dorabiać opowiadaniami, fabułami, komentarzami, rzeczami, bo lubię pisać, jest to coś, co chciałbym robić. Śpiewasz pod prysznicem? Nigdy. Nie wiem czym, ale zastanowiło mnie to przez chwilę. Co znaczy sukces dla altowiolisty? No wiesz, to tak jak w dobrym dowcipie, to można powiedzieć, że to jedno drugie się wyklucza, tak? Czy jak jesteś altowiolistą, to zapomnij o sukcesie. A tak zupełnie szczerze, no to jest równie dobre pytanie, tak jak sukces dla każdego muzyka. No to nie ma odpowiedzi, każdy ma indywidualne cele i każdy do tych celów indywidualnie podchodzi i dąży. Jeśli mówimy o tym, że sukcesem dla kogoś byłoby, nie wiem, utrzymywanie się na rynku, pracowanie na swój własunek, nie danie się porwać tej fali bezlitosnego redukowania możliwości koncertowych, czy sprowadzania jakby muzyki klasycznej do chwilami zupełnego tła głównych eventów przy różnych festiwalach, domach kultury, innych ośrodkach, no to po 15 latach pracy w zawodzie, po ukończeniu studiów, nawet trochę więcej, no to można uznać, że to w moim przypadku jest sukces. Z drugiej strony, jeśli mówimy o tym, jaki jest stan mojego konta, czy bujam się na Bahamy, nie wiem, jeżdżę kabrioletem, nie wiem, wybudowałem sobie dom, no to takiej odpowiedzi nie będzie żadnej twierdzącej na tej opcji i pod tym względem tego sukcesu nie ma. W przypadku muzyka, zostawmy tego altowiolisty, bo to można każdy indywidualnie powiedzieć, to albo byś musiała zapytać, co jest moim sukcesem, albo nie wiem, inaczej jakoś to musiałbym może zafrazować, to sukcesem jest na przykład to, i to mówię z absolutną premedytacją, a nie żeby się podlizać tutaj tobie czy słuchaczom, to jest na przykład dzisiejsza reakcja ludzi po koncercie. Sukcesem jest to, że wychodzisz niejako samobójczo z utworami na altówkę solo, kompozytora, którego nikt nie zna, pomijając, że no, instrument ma pewną taką specyfikę, że trudno jak gdyby grać i akompaniować równocześnie, więc ta literatura musi być. I jak gdyby wychodzisz z ideą zatrzymania tych ludzi na, nie wiem, godzinę, przedstawienie tej muzyki, zrobienie to w taki sposób, żeby przyszli szczerze po koncercie pytać się o możliwość zrobienia wywiadu czy właśnie sprzedania płyty, ale nie dlatego, że wypada, tylko dlatego, że im się autentycznie podobało, a powiem Ci, że to się akurat czuje, bo przez to, że to nie jest koncert masowy, że scena jest gdzieś tam oświetlona i tysiące ludzi pod sceną i tego kontaktu nie masz. Patrzysz na tych ludzi grając, widzisz ich twarze, widzisz reakcje, widzisz, czy ktoś ziewa, czy ktoś kicha, czy ktoś, nie wiem, nerwowo wyciąga telefon z kieszeni i sprawdza, ile jeszcze zostało tego setu. Także to się czuje. I czuje się w jakiś sposób namacalny tą atmosferę i czuje się, czy to się przełożyło na kontakt, czy się nie przełożyło. W takiej kategorii mój dzisiejszy występ strasznie oceniłbym po stronie sukcesu. To, że udało mi się w zeszłym roku wydać dwie płyty z Kimberem i prawdopodobnie będę miał finansowanie na dwie następne, co nie jest takie oczywiste, bo na pierwszą płytę musiałem wziąć kredyt, to później poszło trochę kołem zamachowym i z tego się bardzo cieszę. To jest sukces, to, że mam, mówię, dwie dziewczyny, które przyszły tutaj z wczorajszych zajęć i chciały kupić utwory Kimbera, żeby grać w przyszłości, to jest sukces. W tym momencie to cały mój pobyt tutaj można w kategoriach sukcesu takiego duchowego, niematerialnego zrobić i to jest wartość jakaś dodana. Natomiast to jest trochę, wiesz, co, tak jak ze szczęściem. Nie ma stanu permanentnego bycia szczęśliwym i nie ma stanu permanentnego bycia nieszczęśliwym. Są momenty,
kiedy przytłacza nas jedno albo drugie i to jest dokładnie tam. No, 4 lata temu nagrałem płytę z Humlem, sukces. Zrobiłem habilitację, sukces. Natomiast w wyniku jakichś tam zawirowań politycznych, ekonomicznych i innych nie pracuję już dalej w Akademii Sztuki w Szczecinie, w której pracowałem przez 7 lat, bo w tej chwili pracownicy na drugie miejsca pracy są masowo wyrzucani z innych miejsc. Więc jak gdyby poszedłem za tą falą, no to nie jest na przykład sukces. Zrobiłem tam kawał fajnej roboty, tą pierwszą płytę nagrałem właśnie z moimi absolwentkami, a w tej chwili już nie pracuję, to nie zależy ode mnie. Natomiast sukcesem jest to, że jak gdyby, nie wiem, no nie wywiesiłem białej flagi, jestem tutaj, widzisz, fajnie uczę, bo dziewczyny przyszły, sukces. Nagrywam dwie płyty, ludzie chcą posłuchać, im biorą do domu, no chociaż mam nadzieję, że raz chociaż te płyty przesłuchają, no to jest sukces. Powiedz mi taką rzecz, o czym marzysz? Ale ty masz zestaw pytań, dziewczyno. To są takie pytania, że wiesz, na piwo i wiesz, 10 lat mógłbym ci, wiesz, gdybyś mi spisywała tę autobiografię, mógłbym ci całą napisać, wiesz, że to byłoby nawet gdzieś tam ciekawe, może się kiedyś umówimy na to byłoby fajne, tak zupełnie w innym kontekście, w innej wyspie, to można zupełnie szczerze pogadać. Ja przestałem marzyć, wiesz? Ja przestałem marzyć, bo mówię, mam 4 dychy, wiesz, jak byłem gówniarzem, to leciał ten serial o 40-latku i to się strasznie tak wydawało, że w ogóle już tak koniec życia, już w ogóle do widzenia. Później na szczęście 2-3 lata temu leciał w telewizji w Polsce ten 39,5 z Karolakiem, jakby zupełnie inaczej jest przedstawiony ten 40-latek. A ja stałem się na pewnym etapie życia cholernym realistą i przestałem marzyć, bo to nie ma sensu. Ja staram się realizować cele i do nich dążyć. Takim celem na przykład była wizyta w Irlandii. Parę lat temu, jak dostałem właśnie pierwszy raz Szmaragdową Wyspę, to sobie obiecałem, że byłoby fantastycznie zagrać ten numer w Irlandii. Zobacz, jestem, zagrałem, jest bosko. Natomiast nie mam marzeń tego typu, że wiesz, zawsze chciałem mieć orkiestrę kameralną, no ale to się nie uda. Nie będę miał finansowania na tą orkiestrę, chyba że, nie wiem, odnajdę jakieś pokłady gazu łupkowego, nie wiem, w okolicach działki moich rodziców i będę je wydawał, bo tak to tego nie zrobię. W życiu osobistym też wyszło mi tak jak wyszło, czyli pewne rzeczy mi wyszły, pewne mi nie wyszły. W życiu zawodowym zawsze jest kwestia wybierania pewnych dróg, pewnych momentów. Jak patrzę na przykład na moich kumpli ze studiów, którzy siedzą od wielu lat na zachodzie, jeden jest koncertmistrzem orkiestry w Kristiansand w Norwegii, no to on żyje zupełnie inaczej, zupełnie innymi problemami, bo to nie mówię, że tych problemów nie ma, ale na przykład z sytuacją finansową, no to jakby zupełnie dwa różne światy. Jak patrzę na to, jakie podejście mają moi studenci, znowu kolejna fala, która myśli o tym, żeby jednak z tego kraju mniej radosnego tytułem Polska jednak uciekać po tej edukacji, no to też jak gdyby ciężko się w tym odnaleźć. Ja przestałem się łudzić, wiesz, to może jest takie mało pozytywne na koniec, żeby tutaj, nie wiem, nie zrobić takiego strasznego, negatywnego wrażenia, ale ja myślę, że na pewnym etapie trzeba wziąć życie w swoje ręce. Jak bierzesz życie w swoje ręce, to bierzesz je takie, jakie jest, czyli z pozytywami i z negatywami, i stawianie sobie celów to jest ważniejsze niż stawianie sobie marzeń, bo marzeń być może nigdy się nie uda zrealizować, a jeśli to marzenie określisz jako cel, to idź do niego, dąż, walcz, gryź, kop, nie poddawaj się, nie wiem, nie czytaj na swój temat w internecie, nie wiem, zabiegaj o źródło finansowania, ćwicz, mimo że ci się nie chce, nie wiem, i rób 1000 rzeczy, wstawaj rano i jak gdyby nie poddawaj się w tym wszystkim, bo wtedy masz szansę do tego dojść. Tego sobie życzę i tego życzę wszystkim. Także. Ja ci życzę, żebyś zaczął jeszcze marzyć. Dziękuję bardzo. Wiesz, mówi się, że nigdy nie jest za późno, żeby mieć szczęśliwe dzieciństwo, to może coś w tym jest. Może. Dziękuję ślicznie.